Może pani kiedyś zarejestrowała po reklamie, która dotyczy kryptowalut i złożyła pani w taki sposób swoją rejestrację, czyli konto handlowe. Nie przypominam sobie. Albo pani mogła założyć rejestrację jeszcze na stronie partnerskiej, to jest Revolut, PayPal, Zen.com, MaxiTrade, plus 500 Forex, Binance. Może pani przypomina coś takiego? Nie przypominam sobie w ogóle chęci obrotu kryptowalutami. Bo pani założyła właśnie tam rejestrację 21 marca 2020 roku. Może pani nie pamięta, bo różnie może być. Różnie może być. Bo chodzi o to, że podczas tej rejestracji pani zgłosiła się z regulaminem, jakim była... Halo, słyszymy pani? Słyszę, tak, słyszę. Jakim była mowa o handlu w imieniu pani. To znaczy, że jeżeli pani nie korzysta w ciągu roku z tego konta handlowego, to firma ma prawo płacić środki firmowe i handlować w imieniu pani. Tak. I po ukończeniu tego handlu, to firma ma z pani po prostu się rozliczyć po przepisach regulaminu. Czyli pani ma, czyli firma ma wypłacić pani 10% od zarobku. Czyli rozumiem, że handlowaliście w moim imieniu kryptowalutami i teraz chcecie mi wypłacić zysk z tych kryptowalut. Tak, za wypożyczenie pani konta handlowego, tak, dokładnie. I jaka jest dalsza procedura? Już pani mówię, teraz kwota do wypłacenia jest 0,26 BTC, w przeliczeniu na złotówkę będzie to około 20 tysięcy złotych. Pani ma teraz dostęp do komputera, żeby mógł pani zapoznać z tym kontem, gdzie znajdują się pani pieniędzy? Mam dostęp do komputera, tak. Ma pani dostęp do komputera? Tak, mam dostęp do komputera. Super. Muszę pani poinformować, że nasza sesja wypłaty musi być nagrywana dla Komisji Nadzoru Finansowego, że robimy wypłaty do pani konta, a nie do innej osoby. Czy wyraża świetnie pani zgodę na nagrywanie? Wyrażam zgodę na nagrywanie, ja również sobie nagram tą rozmowę. Dobrze, nie ma problemu. Więc proszę mi powiedzieć, czy pani posiada taką aplikację dla sesji nagrywania z czatem, która się nazywa TeamViewer? Nie, nie posiadam. Czyli rozumiem, że chce pan zainstalować zdalny pulpit na moim komputerze. Nie. Nie, 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 nie. Ja właśnie pani weszli dane do pani konta handlowego. Jeżeli pani się boi tego, to programowanie może... przeznaczone do zdalnego sterowania systemem operacyjnym. Tak, ale ono jeszcze jest dlatego, żeby nagrywać właśnie sesję. Bo my ze swojej strony musimy nagrywać dla Komisji Nadzoru Finansowego. Myślę, że powinniśmy teraz zakończyć tą rozmowę. Ale dlaczego pani... Dziękuję. Niech pani mnie zorientuje, to się pani nie, po,